Świat, w którym żyjemy, cały czas się rozwija. Co jakiś czas naukowcy wynajdują niezwykłe urządzenia, które mają ułatwić nam funkcjonowanie, a czasami nawet uratować życie. Jeszcze niedawno wiele osób sądziło, że coś takiego jak internet czy drony może występować jedynie w filmach, a dziś już jest to normalność. Czy podobnie może być w przypadku masy innych niezwykłych sprzętów, które dziś oglądamy na różnego rodzaju filmach fantastycznych, jak na przykład maszyna czasu, która pozwala bohaterom fabuły przenieść się w przeszłość lub przyszłość? Maszyna czasu od dawna rozbudza wyobraźnię nie tylko sympatyków fantastyki, ale także nauki. Nic w tym dziwnego. Kto z nas w końcu nie chciałby być w stanie zapobiec różnym przerażającym rzeczom, które zmieniłyby nasze życie, czy też zobaczyć ważnych wydarzeń historycznych? Wiele osób twierdzi jednak, że urządzenie do podróżowania w czasie nigdy nie powstanie, bo inaczej z pewnością spotkalibyśmy przynajmniej kilka osób, które przeniosły się z przyszłości do naszych czasów. Czy jednak co jakiś czas nie słyszymy o dziwnie ubranych ludziach, którzy nie wyglądają zupełnie na czasy, w których się znajdują? Niezwykle dużo kontrowersji wzbudziło także nagranie, ukazujące początkowo po prostu jazdę samochodem. Z czasem jednak zaczynamy dostrzegać coś dziwnego. Nagle na drodze zupełnie znikąd pojawia się chłopak. Czyżby mężczyzna był prawdziwym podróżnikiem w czasie, który właśnie przeniósł się do naszego świata? Zachęcamy do lajkowania filmiku i subskrybowania naszego kanału.